para jednostronnie wydrukowanych wzorów z okresu Generalnego Gubernatorstwa. Proszę Państwa, wzory te uznawane są za najrzadsze z wszystkich wzorów polskich banknotów z okresu XX wieku. Na pewno są te wzory rzadsze niż tak lubiane złotówki międzywojenne. Tutaj każdy walor w zasadzie stanowi już duże wyzwanie. Proszę Państwa, na naszej aukcji zgromadziliśmy Kilka typów, między innymi właśnie prezentowane stomarek marek Generał, perforacja Muster, czerwona Ukośna. Wszystkie te banknoty mają też, e, proszę bardzo, nadruk czerwony Muster i perforacja druk, druk probę. Ten banknot jest wydrukowany na papierze prążkowanym, czyli na takim papierze, jak docelowo został wprowadzony do obiegu. To, co tutaj zasługuje na kilka słów komentarza, to stan zachowania tych banknotów. Proszę Państwa, większość tych banknotów, a jak nie wszystkie, były przyklejane do kart prezentacyjnych, stąd też w tym przypadku ktoś musiał wykonać swoją pracę naprawdę wzorowo, że tak umiejętnie zostało nadklejone, że PMG przyznało noty 65 i 67 PQ. 67 PQ to jest oczywiście najwyższa nota, ale generalnie na no 67 PQ. Dla banknotu XX wiecznego, dla banknotu już z początku XX wieku jest naprawdę nota niezwykle wysoka, ale jak widzimy, oba egzemplarze prezentują się wyśmienicie. Duża rzadkość w okazowym stanie zachowania, także na pewno te pozycje już będą dość długo musiały poczekać na swoje kolejne notowanie. Jeżeli dobrze pamiętam, to są banknoty z naszej pierwszej. Aukcji, także minęło 10 aukcji i znowu pojawiły się u nas w ofercie aukcyjnej.